Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w miejscu, które będzie przez cały dzień skupiało w sobie ruch mieszkańców Radomia, rodziców i uczniów, którzy będą do pobliskiego sklepu szli robić ostatnie zakupy, wyprawki, wydać mnóstwo pieniędzy na nadchodzący rok szkolny, ten rok szkolny, który formalnie zaczął się dzisiaj, a już od jutra uczniowie pójdą do szkoły. Za moimi plecami, Szanowni Państwo, Aleja Milionerów Prawa i Sprawiedliwości. Aleja Milionerów, nad którymi czuwa ten człowiek, Jarosław Kaczyński. To jest ojciec chrzestny wszystkich milionerów w tym kraju, milionerów Prawa i Sprawiedliwości. Przez 8 ostatnich lat. Nie mylicie się Państwo. Przez 8 ostatnich lat. To cytat z Beaty Szydło. Przez 8 ostatnich lat wyhodowali sobie swoich milionerów. Na publicznych spółkach, na spółkach Skarbu Państwa, na instytucjach zależnych od Państwa wyhodowali sobie milionerów. I tak, Szanowni Państwo, jeden z milionerów, biznesmen Tadeusz Rydzyk. Człowiek, który przez 8 ostatnich lat na instytucje związane, na swoje biznesy, na instytucje związane z jego toruńskimi interesami 325 milionów złotych. Kolejny, Daniel Obajtek. Daniel Obajtek, znajomy Beaty Szydło, wójt Pcimia, który najpierw został szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, później prezesem spółek energetycznych, by teraz zostać kilka lat temu prezesem Orlenu. Przez ten czas zarobił 7 200 000 złotych. Tych ludzi nie dotyczy drożyzna. Tych ludzi, ich nie dotyka inflacja. Ich stać na wszystko, ich stać na wyprawki szkolne dla swoich dzieci, ich stać było na wakacje. To są ludzie, którzy zarabiają miliony tylko dlatego, że drenują kieszenie Polek i Polaków. Kiedy my mamy ogromne rachunki za paliwo na stacjach, Obajtek ma miliony. Kiedy mamy ogromne rachunki za energię elektryczną, oni mają miliony. My za to płacimy, by oni mogli te miliony zarabiać. My mamy inflację i drożyznę zafundowaną przez PiS i Glapińskiego. Oni mają miliony. Tak właśnie przez 8 ostatnich lat bawi się władza Prawa i Sprawiedliwości. I nie miejmy, Szanowni Państwo, złudzeń. Jeśli wygrają wybory, sięgną do naszych kieszeni jeszcze głębiej. Będą wyciągać jeszcze więcej pieniędzy. Dlaczego? Przez 8 lat pokazali dlaczego. By wyhodować swoją kastę milionerów. To są oni. Małgorzata Sadurska, to pani, która zasłynęła z wypowiedzi, dlaczego jest w PZU? Bo też ma polisę. Co za tym idzie? Wszyscy mamy polisy, każdy z nas mógłby być prezesem PZU. To była posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Max Kraczkowski, były szef młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. 9 481 tysięcy. I Szanowni Państwo, creme de la creme, mój ulubieniec, Janusz Kowalski. Janusz Kowalski, poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim poseł partii Zbigniewa Ziobry. 2,5 miliona złotych. Jak pytamy go, czy zarobił te miliony, mówi, że nie pamięta swojego oświadczenia majątkowego. Takie właśnie mamy milionerską kuźnię talentów Jarosława Kaczyńskiego. Pan Marek Kwiatkowski, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Radom to miasto, gdzie mediana dochodów oscyluje około 4000 zł. Pan Obajtek, to jest 7 200 000. Jak ostatnio podały media, to jest 1200 zł na godzinę. 1200 zł na godzinę versus 3600 najniższa krajowa. 1200 zł na godzinę versus pensje pracowników MOPS-u, szkół, szpitala, pracowników instytucji państwowych. My mówimy dość tego, bo jeżeli ci ludzie jeszcze by przyczyniali się do dochodu narodowego, ale to jest tylko i wyłącznie wyprowadzanie pieniędzy ze spółek. 15 października chcielibyśmy, aby ci ludzie odeszli w niebyt. Chcielibyśmy, aby wreszcie w Polsce było normalnie. Chcielibyśmy, aby prawo znaczyło prawo, a PiS to tylko prezes i spółki. Ja i wiele osób wokół mnie mówi dość tego. Dziękuję. Szanowni Państwo, wyprzedzając zapewne część pytań, skąd pochodzą dane, słowem uzupełnienia, dane pochodzą z materiałów ogólnodostępnych zgromadzonych przez dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24. Są to dane pochodzące z rejestrów, z KRS-ów.
To są dane sprawdzone. Po drugie, szanowni państwo, dziś będziemy tutaj do późnego popołudnia. Mieszkańcy Radomia mogą sobie robić zdjęcia z tymi milionerami, mogą rozpowszechniać te wizerunki i pokazywać, jak za tej władzy, za rządów Prawa i Sprawiedliwości przez 8 ostatnich lat ci ludzie dorobili się milionów. Bardzo państwu dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.